Cześć. Pumę recenzowałem wiosną zeszłego roku, ale była to dymówka z salonu, niezbyt mocna i bez pełnego wyposażenia. Tym razem Łukasz przedstawi Wam Pumę swojej żony w obniżonej wersji ST, trochę usportowionej, z lepszym wyposażeniem, a nawet automatem. Zapraszam serdecznie. Cześć, jestem Łukasz, przyjechałem z Rogoźnika Fordem Pumą z 2020 roku. Samochód kupiliśmy nowy w salonie w Gdańsku. Jest to totalna przeróbka pierwszej Pumy, która była bardziej wersją coupé. Tutaj mamy crossovera, na takim samochodzie nam zależało. Jest to głównie samochód dla żony. Żona chciała wyższy samochód, zgrabny, miejski. No i wydaje mi się, że trafiliśmy w punkt. Jest to wersja ST Line. Posiada kilka takich akcentów sportowych, między innymi są to lakierowane elementy tutaj na zderzaku z przodu przy halogenach i lakierowane na czarno listwy progowe. No akurat z tego względu, że samochód jest czarny, to mniej to jest widoczne, natomiast to jest takie dwa elementy, które chyba najbardziej odróżniają tą wersję ST Line właśnie z zewnątrz. Samochód, jak wspominałem, wzięliśmy w Gdańsku w salonie. Historia jego jest taka, że w zeszłym roku bardzo ciężko było dostać jeszcze wersję z automatyczną skrzynią biegów. Żonie zależało na tym, żeby to był jednak automat. No i jedna taka wersja, która była dosyć dopieszczona, miała dużo bajerów, jak na przykład kamery, przód, tył, ogrzewana szyba. I właśnie w automacie była w Gdańsku. Stąd też zdecydowaliśmy się, żeby pojechać po nią w sumie na drugi koniec Polski. Spodobała nam się zarówno ta wersja właśnie ST Line, takiej w sumie szukaliśmy, jak i sam kolor. W sumie kolor czarny jak najbardziej do nas przemawiał. Samochód na chwilę obecną od września ma przejechane 12,5 tysiąca kilometrów. Odpukać bezproblemowej jazdy nie zdarzyło się jak dotąd nic, co by nas zaniepokoiło. Nie jestem jakimś specjalistą, natomiast prowadzi się naprawdę dobrze jak na tak mały silnik, bo jest to silnik 1.0, natomiast w wersji 125-konnej mild hybrid. Moim zdaniem jest dosyć zrywny, nie zamula na trasie. Myślę, że na tej niemieckiej autostradzie te 160-170 spokojnie się nie poci, jest jeszcze zapas mocy. Do jazdy miejskiej jak najbardziej super. Mam nadzieję, że dalej będzie bezproblemowo. Na chwilę obecną nic przy nim nie dłubaliśmy. Może na sezon letni wjedzie jakaś większa felga, a przyciemniane szyby, raczej takie kosmetyczne rzeczy. Nie mamy w planach jakichś szczególnych tuningów. Ta wersja jest i tak od powiedzmy tej wersji Trend czy Platinum obniżona seryjnie bodajże o 1 czy 2 cm i trochę usztywnione to zawieszenie. Czuć to naprawdę w zakrętach, bardzo fajnie, sprawnie wchodzi w zakręty. Oczywiście nie jest to samochód do sportowej jazdy, natomiast jako crossover sprawdza się świetnie. Samochód wyposażony jest w 1-litrowy silnik o mocy 125 koni i 170 Nm. Malutki silnik, typowy downsizing, 1.0 pojemność. Natomiast tak jak wspominałem, moim zdaniem dosyć zrywny przez to, że jest to ta wersja mild hybrid, więc jest wspomagana elektryką. Świetnie naprawdę sprawdza się do miasta, natomiast też nie jest jakiś powolny na trasie. Jeżeli chodzi o spalanie, średnie spalanie przez te 12,5 tysiąca to jest 7,4, więc moim zdaniem całkiem nieźle jak na to, że nie jest za bardzo oszczędzany, szczególnie na trasie, a dosyć sporo podróżujemy autostradami. Natomiast w mieście jest to spalanie rzędu 6-6,5 litra, więc moim zdaniem też przyzwoicie. Jedynym tuningiem, który zdarzył się pod maską, była kuna, która po tygodniu, jak kupiliśmy ten samochód, znalazła sobie tutaj lokum i trochę obgryzła pokrywę silnika. Ale to nie było z konsultacją z nami. W tej wersji samochód wychodzi z 17-calowymi felgami dwukolorowymi. To, co odróżnia samochód w tej wersji od innych wersji, jest to emblemat ST Line'a. To są te lakierowane progi właśnie z boku. Natomiast samochód o tyle wygląda fajnie, że mamy tutaj opadającą linię dachu, która zakończona jest właśnie takim spoilerem. Moim zdaniem wygląda to całkiem sympatycznie. Wersja ST Line charakteryzuje się też czarnymi napisami, czarnym napisem Puma.
oraz lakierowanym elementem zderzaka. Jakby tył też do nas przemawiał, ponieważ są LED-owe lampy, dosyć ostre kształty, agresywne, które przypadły nam do gustu. Ta wersja wyposażona jest w elektrycznie otwieraną klapę, otwieraną i zamykaną. Mamy, że tak powiem, przykrywkę, która chodzi razem z bagażnikiem. Bagażnik jest dosyć spory jak na crossovera. Bodajże to jest 480 litrów, jak dobrze pamiętam. Można go, że tak powiem, obniżyć podłogę. Natomiast to, co jest dosyć innowacyjnym rozwiązaniem, jest to tak zwany mega box, który może pomieścić dodatkowo 80 litrów. No i w dole tego mega boxa jest korek, z którego w razie, jeśli mamy, nie wiem, jakieś mokre rzeczy, można spuścić wodę i jakby nie musimy osuszać bagażnika. Szczerze powiedziawszy, kilka razy już to przetestowaliśmy, świetnie się sprawdza, jeśli chodzi o mokre jakieś pianki po pływaniu na kajcie. Świetna sprawa, od razu jak kupiliśmy w Gdańsku, to był przetestowany nad polskim morzem. Tutaj u nas lokalnie też już kilka razy udało się to przetestować i naprawdę polecam. Okej, okay, czyli tak jak wspominałem, to co jest charakterystyczne dla wersji ST-Line, to w progach mamy listwy, mamy ściętą kierownicę, obszycia czerwoną nicią na tapicerce, na drzwiach, na fotelach, na kierownicy. To co jest jeszcze charakterystyczne, to imitacja karbonu na desce. No i to jest chyba tyle, jeśli chodzi o takie rzeczy, które wyróżniają tą wersję ST-Line. Automatyczna skrzynia biegów, 12-calowy ekran z Android Auto i Apple CarPlay, automatyczna klimatyzacja, kamerki przód, tył, ciemna podsuwitka właśnie, to jest jeszcze to co wyróżnia wersję ST-Line, to jest ciemna podsuwitka. Całkiem moim zdaniem fajnie wykonane elementy, tutaj mamy troszkę miękkiego, nie jest to bardzo pluszowe, natomiast jest trochę miękkich materiałów, tutaj poniżej już twarde. Na fotelach też, tutaj gdzie trzymamy ręce, mamy jeszcze miękkie obszycie. Wszystkie szyby elektrycznie regulowane, lusterka, przednia szyba ogrzewana, kierownica ogrzewana, fotel ogrzewany, więc to jest tam pakiet Winter. Bardzo fajną rzeczą jest sterowanie z aplikacji. Można zdalnie otworzyć, zamknąć samochód, ale co jest istotne, można też go odpalić. Jest to o tyle przydatne zimą, że poniżej bodajże 4 stopni samochód zaczyna ogrzewać się w środku, zaczyna grzać przednią, tylną szybę, lusterka, fotele i kierownicę, więc jest to naprawdę super i mega często z tego korzystaliśmy przed wyjściem do pracy, można sobie odpalić i wejść już do ciepłego samochodu, nie trzeba skrobać szyb, tylko przejechać wycieraczkami, jest po temacie. Natomiast latem, jeszcze nie mieliśmy okazji z tego skorzystać, natomiast latem włącza się klimatyzacja, więc powyżej tam bodajże 20 stopni odpala się klimatyzacja i samochód zaczyna się schładzać, więc myślę, że też jest to całkiem fajny bajer. Coś, co mogło tutaj jeszcze być, że tak powiem, dorzucone, to nagłośnienie Bang & Olufsen. Można wziąć opcjonalnie, natomiast tutaj nie mieliśmy tego. My biorąc samochód, też braliśmy samochód, który już był skonfigurowany, więc jakby no nie składaliśmy go od zera. W tej wersji mamy wirtualny kokpit, nie ma tutaj żadnych manualnych prędkościomierzy czy obrotomierzy. Moim zdaniem fajny też bajerek, fajne są całkiem jakby grafiki przy zmianie trybów jazdy. Mamy kilka trybów jazdy, jest to ekonomiczny, eko, normalny, sportowy, śliska nawierzchnia i droga nieutwardzona. Z tego co zwróciłem uwagę, raczej są to tylko jakby kosmetyczne zmiany przekładni biegów, tak? Czyli tutaj raczej nic się nie zmienia jakby z samym napędem czy z zawieszeniem, jedynie później bądź wcześniej zmienia biegi. Bajerem tutaj są łopatki do zmiany biegów. No, przy tej mocy jakby no, też nie ma co szaleć, nie ma co udawać, że są one jakoś potrzebne, natomiast bajer jest ok. Zapomniałem dorzucić, że tryby zmienia się przyciskiem, który jest tutaj przy lewarku zmiany biegów. Możemy też tutaj wyłączyć tryb parkowania bądź włączyć. Samochód też parkuje sam równolegle i prostopadle. Możemy wyłączyć, że tak powiem, wspomaganie trakcji oraz czujniki parkowania. Na przedniej konsoli możemy sterować ogrzewaniem szyb, kierownicy, klimatyzacji. Poniżej mamy indukcyjną ładowarkę, gniazdo USB, gniazdo 12V.
schowek obszyty również skórą miękką. Wewnątrz również mamy gniazdo 12V i USB. Okay. Fotele w tym modelu są moim zdaniem dość wygodne, delikatnie kubełkowe, więc fajnie trzymają w zakrętach. Obszycie czerwoną nicią nadaje moim zdaniem takiego fajnego smaczku. Są one co ciekawe ściągane, można je wyprać. Moim zdaniem miejsca jest w opór, jest sporo miejsca nad głową. Ja teraz mam fotel najniżej obniżony, natomiast na najwyższych ustawieniach wciąż jest tego miejsca sporo. Osoby z tyłu również mają dużo miejsca, ja mam 185 cm wzrostu i spokojnie jestem w stanie za sobą usiąść z tyłu. Miejsca na nogi jest moim zdaniem całkiem sporo, nad głową też jeszcze spokojnie 3 palce się mieszczą. Wydaje mi się, że wystarczająco. Z tyłu raczej nie ma dodatkowych udogodnień, nie ma nawiewów, nie ma gniazd USB. Miękkie jest oprzycie jedynie pod łokciem. Tak to raczej reszta jest z twardej tapicerki plastikowej. Jedynie siatka na jakieś drobne gadżety i małe picie w drzwiach i to wszystko, jeśli chodzi o schowki. Tutaj jest jakiś symboliczny mały schowek, ale nie wiem, co by tutaj miało się zmieścić. Moim zdaniem samochód prowadzi się bardzo komfortowo, świetnie zestrojone zawieszenie. Samochód w miarę dynamiczny, jak na tą pojemność, jak na ten jednolitrowy silnik. W mieście w zupełności wystarcza, na trasie również spokojnie radzi sobie przy prędkościach 150-160 na godzinę, czyli takie powiedzmy komfortowe, żeby w miarę płynnie się poruszać. Ten samochód, ten model wyposażony jest w dwusprzęgłową automatyczną skrzynię biegów. Moim zdaniem bardzo precyzyjna i szybka. Nie zdarzyły mi się jakieś problemy, żeby nie wiem, gdzieś źle zmieniał, czy żeby gdzieś uciekały te biegi. Na trybie sportowym przeciąga te biegi. Zmienia je przy wyższych obrotach, co jest całkiem fajne, jeżeli chociaż chcemy trochę się pobawić. Na dłuższe trasy myślę, że jak najbardziej również komfortowy. Nie miałem okazji jechać na tylnych kanapach, więc ciężko mi tutaj powiedzieć, jak jest na tyle. Natomiast przód jak najbardziej, te fotele są bardzo wygodne, fajnie trzymają tutaj pod nogami uda. W zakrętach nawet przy bardziej dynamicznej jeździe fajnie trzymają te fotele kubełkowe. Poza tym wydaje mi się, że bardzo fajnie są zestrojone plastiki, nic nie trzeszczy, nie trzaska się. Samochód też nie ma wiele przejechane, bo tutaj raptem 12,5 tysiąca. Natomiast no jak na chwilę obecną to nic nie trzeszczy, nic nie strzela, a z tymi plastikami nic się nie dzieje, więc myślę, że jest ok i te materiały są całkiem sensowne. Z takich udogodnień, co tutaj jeszcze mamy, no to oczywiście pełne sterowanie z kierownicy multimediami. Mamy aktywny tempomat, samochód utrzymuje pas ruchu. Nawet gdy mamy puszczoną kierownicę. Co prawda on po jakimś czasie zaczyna piszczeć i hamować, jeżeli nie trzymamy kierownicy. Świetnym patentem w Fordzie jest ta podgrzewana przednia szyba. To naprawdę w zimie sprawdza się rewelacyjnie. Klimatyzacji jeszcze nie było okazji specjalnie sprawdzić, jeszcze nie były na tyle ciepłe dni. Bardzo fajnie działa Android Auto po spięciu telefonu z samochodem, szczególnie asystent Google'a. No to myślę, że to już jest standardem w dzisiejszych samochodach. Szukając samochodu, najbardziej zastanawialiśmy się między Pumą, między Mazdą CX-3 i Toyotą CHR. Toyota odpadła po pojeździe próbnej. Szczególnie nie spodobało nam się tam działanie właśnie silnika tej skrzyni biegów automatycznej. Mazd jeździ sporo po
po drodze i gdzieś tam żonie też nie bardzo pasowała jakoś tak ogólnie. No i w sumie wybór padł na Pumę. Jakby designem bardzo, bardzo do mnie i do żony zresztą też przemawiał. Ten konkretny model katalogowo był wyceniony na 115 tysięcy bodajże. Myśmy go kupili za 105, jak dobrze pamiętam. Tutaj z przedłużoną 5-letnią gwarancją, z dodatkowymi pakietami, z kamerkami, z ogrzewaniem właśnie, z pakietem Winter, czyli ogrzewanie fotele, kierownica, przednia, tylna szyba, lusterka, dodatkowe bajery elektroniczne, jak właśnie otwieranie elektroniczne klapy, możliwość zdalna odpalenia, zamknięcia, otwarcia samochodu. To, co na pewno zasługuje na uznanie, to zawieszenie. Jest dość dynamiczne w zakrętach, nie buja się ten samochód, w zakrętach czuć tą stabilność, mimo że nie jest tam jakiś szczególnie niski profil opony, czyli tutaj nie mamy za twardo, natomiast jak najbardziej nadaje się do dynamicznej jazdy, a jednocześnie do komfortowej też. Nie można tego porównać z jakimiś samochodami sportowymi, tak? Czy z samochodami, które mają właśnie bardzo niski profil opony. Natomiast jest moim zdaniem idealne wyważenie między komfortem i taką dynamiką jazdy. Jeśli chodzi o silnik, do tego samochodu wydaje mi się, że w zupełności wystarczają te 125 koni, 170 Nm. Nie jest to, tak jak wspominałem, samochód sportowy, więc też nie tego się spodziewam po Pumie. No jest moim zdaniem w zupełności wystarczający do takiego przemieszczania się z punktu A do punktu B. Też nie ma co liczyć na jakieś nie wiadomo jakie emocje. No nie jest to samochód, którym chcemy pojechać na tor i nie wiem, wyszaleć się. Natomiast no jest to bardzo fajne połączenie takiej sportowego wyglądu i komfortu jazdy. Moim zdaniem samochód prezentuje się bardzo fajnie na drodze. Póki co jest rzadko spotykany. Na pewno zwraca na siebie uwagę. Przy wyborze samochodu zastanawialiśmy się między Mazdą CX-3, między Toyotą CHR, oglądaliśmy też Audi Q2 i BMW X2. Natomiast wybór padł na Pumę. Szczerze polecam. Na chwilę obecną jesteśmy mega zadowoleni. Myślę, że jeżeli drugi raz mielibyśmy podjąć tą decyzję, to też zdecydowalibyśmy się na Pumę. Głównie ze względów wizualnych, wyposażenia, no a teraz jak trochę pojeździliśmy, to szczerze powiedziawszy nie ma się do czego przyczepić. Do tej pory miałem okazję jeździć kilkoma samochodami, między innymi Focusem, jeśli chodzi o Forda, Focusem dwójką, Nissanem 350Z, Passatem, natomiast jeżeli chodzi o Pumę, to zdecydowanie polecam. Zdecydowałbym się drugi raz na ten samochód jak najbardziej. Dziękuję bardzo Zacharowi za zaproszenie, że mogłem przedstawić Wam swój samochód. No i co, do zobaczenia. Cześć!